Zachodzimy, proszę Państwa, idąc za ptaki sztuki z tej wspaniałej galerii, takiej no, dla ludzi niepełnosprawnych, proszę Państwa, science fiction, powymyślane dzieła, no ale one mobilizują nas, one po prostu nas zmuszają, żebyśmy myśleli, proszę Państwa. Idziemy na ten plac, proszę Państwa, Zbawiciela, jadąc do relaksu, który nie istnieje, ale ponieważ tam jest nie zobaczymy. No Państwo, nie wiem, czy tutaj widzą z tej Alei Wyzwolenia. To jest ta stara ulica, gdzie starsi przechodzą, proszę Państwa, gdyby ligię widzieli. To teraz przechodzimy przez takie koło stomatologii. To sobie kiedyś wyszłam od tej stomatologii. A czy Pani płaciła? To tam było 170 zł, to jeszcze było sporo pieniędzy. Ja całkiem wyszło mi z głowy, żebym miała coś zapłacić. Bo to system komunistyczny, że to wszystko za darmo zęby leczą. Ale nie, nie o to chodzi, po prostu w głowie mi się pokręciło. I tutaj, proszę Państwa, tak, no, trzy piękne stomatolożki. No, ale mijamy te stomatolożki, pewnie one tam w ogóle nie istnieją, nie są, nie egzystują. Proszę Państwa, no tutaj Warszawa jest cały czas, a więc system katolicki. Nie ma ludzi prawosławnych idąc z tej galerii, proszę Państwa, apteka sztuki i macie już Państwo to, co jest widoczne. Ta tęcza, mówią, że dla homoseksualistów. Ja mówię, chyba dla każdego. Proszę Państwa, dlaczego dla homoseksualistów? Kościół, plac Zbawiciela jest widoczny, proszę Państwa. I ta cała tęcza pokazała, ale naprawdę piękna. Tramwaj jedzie, Państwo zobaczą. Tramwaj jedzie przez te wszystkie trzy filary, to jest widoczne, proszę Państwa. Tam na wprost za tramwajem jest Karma. Tam żeśmy z Martą Doborz śpiewały. I razem, i oddzielnie. I jak tylko by nie było. Proszę Państwa, to jest piękne miejsce, plac Zbawiciela. Jeden kościół katolicki, co nam tutaj sugeruje, że nawet w tej aptece sztuki, gdzie byliśmy, proszę Państwa, to też nie było ani tych prawosławnych. To lewej stronie 28, tam jest Kino Luna. A tutaj do tych dupków Państwo zobaczą, poszło. Katolickich. One tak by się chciały zabawić, ale nie wiedzą gdzie. No to jeżeli nie wiedzą gdzie, to się nie wypchają. Niech się wystrają, niech się wykopcą, niech się wykaszlą, niech się wyklują, niech się wyszczują. Proszę Państwa. Apteka sztuki. No. Artystą to się trzeba urodzić. Tu jest plan B widoczny. No to był ten ton. On nie żyje, proszę Państwa, w tym planie B. Tam po tej lewej stronie, tam są metodyści, tam jakieś spotkanie jest, proszę Państwa, religijne, bo się światła w kaplicy świecą. Tam są, tam jest szkoła języka angielskiego. Ja nawet byłam, uczyła mnie córka Foga angielskiego. Czy Państwo sobie to wyobrażacie? A więc patrząc się na Kościół katolicki, patrzył się na czwórkę, która nas dowiedzie do relaksu przez ulicę Marszałkowską. Kochajmy Warszawę! My to stąd jedziemy właśnie, z Placu Zbawiciela. Zobacz, jak się mieni w oczach. No i ta Karma z bliska, proszę Państwa, żeśmy tutaj śpiewali w tej restauracji, to były dziesiątki wernisaży i zawsze mam karatki wino zdawiają z Martą Doborz. Dlaczego? No pamiętają, żeśmy tu śpiewali, proszę Państwa. Karma przy Placu Zbawiciela, proszę. W tym mieście katolickim, z którego miasta Warszawy, nie zapominać. A tu jest, proszę Państwa, 3-8, minęliśmy drukarnia, która się złaśniła. Potem powiemy dlaczego. Szwek, to jest plac prostytucji Warszawa, Warszawa, Warszawa. Szanowni Państwo, że kończy graczka katolicka, każdy znaczy, że Warszawa. Czyli, że plac prostytucji, a przecież robimy zdjęcia tramwaju, przecież nie z pociągu. Tutaj Stasi Indela nie ma, tu nie ma Egiptu, tu nie ma Paraona, tu jest jedna poszukowa, tu ma prosty Stasa, ale ma to do przedmiotu wrażenia. To jest bardziej piękny, tutaj na sobie szkoły, gdzie się Państwo nie dowiedzieli. Także może śnieg i ten bieg. Zieloność, a tu jest Egipt. Ta ulica Marszałkowska, proszę Państwa, to był ten IS, gdzie zawsze leżałam, proszę Państwa, po kilka godzin. I oczywiście, że zawsze pytały mnie się, czy już, czy bardzo się spieszę, czy bardzo się spieszę, czy do tej opereczki.
na Wogrodzką 49, proszę Państwa. Bank Millennium, to tego Banku Millennium tutaj wcześniej nie było, bo proszę Państwa, żebraczki katolickie kaszlą, to tego Banku Millennium, proszę Państwa, Warszawy, przy ulicy Marszałkowskiej. No to więc tam, gdy Pani się spieszy tutaj do tej operetki, a na Wogrodzką 49, a nie przecież mam czyszczenie twarzy, to więc nie 5 minut, no to więc one tak robiły, żeby było to, no, wszystko płatne, wszystko płatne, proszę Państwa, trzeba mieć pieniądze. No, oczyszczenie z wągrów, rozszerzenie naczynek, potem załagodzenie, wszystkie masaże, nadmuchy, proszę Pani. No. Także z tej apteki sztuki to niektórzy nie chcieli wychodzić. Dlaczego? Było pełno wina, proszę Państwa. No katolicy, nieprawosławni katolicy charakteryzują się tym, że potrafią żyć winem, proszę Państwa. Prawosławni potrafią żyć wódką. Dziady katolickie potrafią żyć denaturatami, takimi różnymi drinkami, napojami, takimi cuda nie widzę, głupio chytre, najmądrzejsze. Proszę Państwa, cały czas ulica Marszałkowska, zaraz dojeżdżamy do centrum, zaraz do centrum. Tylko boję się, żeby nie przejechać za daleko, pojechać. Przecież to jest centrum. Jeżeli się Państwo tymi artystami nie urodzili, to ja nic na to, proszę Państwa, nie poradzę. Ale czy Państwo widzą Pan skulpturę Stalina i Lenina? I to nie jest jakiś taki cud. To nie są zwidy. Państwo teraz w centrum widzą we fiolecie. A czy Państwo widzą ten hotel tutaj, w którym ja mieszkałam też? W centrum Warszawy mieszkałam, bo ja sobie pomieszkiwałam. Tu, a to tam chciałam. Piękny. Taki zwykły, ale luksusowy, bo w centrum. Ta rotunda już przekonana, ta rotunda. Tam jest to nawet centrum. Aż tu ja podejdę, bo to jest żeleczka, bo sobie tylko na kaszle. Tutaj to mamy tego nawet centrum, czyli Marks. To jest Kerfurek, podziemia. Marks, ten Spencer, co Państwo z to chcą. I teraz, proszę Państwa, jest w relapsie. O godzinie 19 wernisaż, z tym, że tego relaksu nie ma, no to więc to jest galeria, 8 aktów płota, zapraszamy serdecznie. Jak one są te dziadówki katolickie, że raczej to my nie wiedzą, co tu jest grane w tej Warszawie. No tamto. Proszę Państwa, no to z tego tramwaju się troszeczkę wysiedli. Jesteśmy, proszę Państwa, na ulicy Marszałkowskiej. No dzisiaj policja nas nic nam nie zrobiła, bo żeśmy przeskakiwali, proszę Państwa, przez tę ulicę. Ale ja już naprawdę zaczynam się bać. Lepiej nie przeskakujmy, bo proszę Państwa, to jest wcale ten Pałac Kultury Stalina i Lenina we fiolecie. No i ten autobus jedzie 520 na Marysim. Ten Włodek pojechał za apteki sztuki na wernisaż gdzieś na Marysim. Jakiś taki głupio chytry, najmądrzejszy. Proszę Państwa, to jest ulica Marszałkowska. To co Państwo chcecie? To jest jakiś tam bank, ente. Domy towarowe centrum są na środku. In front teraz. Proszę się nie denerwować. Wszystko mamy. Trafimy do relaksu na ulicę Złotą 8A. I teraz już skręcimy w lewo. Będzie relaks. To znaczy relaksu już nie ma. Ale jest galeria. A jak się ona nazywa? Zaraz Państwo zobaczą. Jak się ta galeria nazywa? Domy towarowe centrum. Proszę Państwa, ja lubię wyzwania. Firma Elka Twierdzielka na YouTube, jak również Elhof Art na Facebooku. Mamy dziesiątki portali, dziesiątki haseł, dziesiątki programów. Różnych, też oglądać. Marszałkowska 124, jak Państwo widzą, proszę Państwa. Włącznie z kamerą wchodzimy, proszę Państwa, w ulicę Sienkiewicza. To więc tak, Filharmonia. Musimy skręcić tu. Proszę Państwa, tak się nas nie interesuje. Omijamy, proszę. To co się jedzie, proszę Państwa. Na nas się jedzie Zara. Przecież w złotych tarasach jest Zara. Po co ta Zara tu? Po co ta Zara tam? Państwo widzą teraz po środku ten budynek Filharmonii na Lutosławskiego. On się nie postawił. Mamy wernisaż, proszę Państwa, jesteśmy na pasażu Wiecha.
Zaraz se pora. Już pełno jest ludzi, proszę Państwa. Pełno tych takich różnych i już spotykają się na wernisażach stołecznego miasta Warszawy. Jakby tam wina brakowało, proszę Państwa, w tej galerii na 3-5 wyzwolenia w Aptece Sztuki. Także tutaj, proszę Państwa, mamy kolejną galerię i co Państwo chcą zobaczyć, to Państwo zaraz zobaczą. Ale no po prostu co mamy? Relaks. Kafe bar. I pewnie nie tu wernisaż, tylko musimy iść, proszę Państwa, do tego typowego kina. I zaraz zobaczymy, że tam coś się dzieje. 8A. Są kubeczki. No.